Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest Marcin Przydacz, wiceszef polskiej dyplomacji. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Panie ministrze, w piątek przyleci do Polski prezydent Stanów Zjednoczonych. Już strona amerykańska potwierdziła te informacje. Jakie są oczekiwania związane z tą wizytą? Czego polska dyplomacja, polski rząd, prezydent spodziewają się po przywódcy Stanów? Panie redaktorze, tak jak mówiliśmy przez ostatnie tygodnie, wizyta ta była bardzo, bardzo prawdopodobna. My jako polska dyplomacja usilnie nad nią pracowaliśmy. Oczekiwaniem jest oczywiście sama wizyta jest takim twardym sygnałem politycznym zainteresowania Stanów Zjednoczonych wschodnią flanką NATO i Polską jako najważniejszego partnera w regionie. Antony Blinken jeszcze parę dni temu mówił, że stan stosunków polsko-amerykańskich jest najlepszy w historii, patrząc na te chociażby ostatnie 30 lat. Naprawdę te relacje polsko-amerykańskie układają się bardzo dobrze, czego ukoronowało jest wizyta pana prezydenta Bidena. No tak, ale jeżeli chodzi o jakieś wymierne korzyści z tej wizyty, o jakieś zmiany dotyczące na przykład amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, to tutaj, panie ministrze, spodziewać się nowych informacji, nowych ruchów, czy może temat pomysłu prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, tego pomysłu zaprezentowanego w Kijowie, czyli pokojowej misji NATO na Ukrainie. To będzie podjęte podczas rozmów z prezydentem Bidenem. Jakie będą kluczowe tematy omawiane z przywódcą Stanów? Jeśli chodzi o obecność amerykańską tutaj w Polsce, to ten proces dzieje się przecież bardzo intensywnie. Już nie mówię, nie wracam do roku 2016, kiedy to na szczycie NATO w Warszawie, którego gospodarzem był Andrzej Duda, zdecydowano o dyslokowaniu 5000 natowskich jednostek w Polsce, ale nawet w ostatnich tygodniach Amerykanie przysyłali wojsko, przysyłali także i sprzęt, patrioty, prawda, które bronią polskiego nieba, więc ten proces będzie kontynuowany. W ogóle tematem wizyty i rozmów będą tak naprawdę dwa. Z jednej strony sytuacja na Ukrainie i jak wspierać Ukrainę z jednej strony, jak szukać rozwiązań dyplomatycznych, ale drugim tematem będzie także i dostosowanie, adaptacja NATO do tej sytuacji niebezpieczeństwa na wschodnich granicach. NATO, czyli wschodniej flanki NATO, czyli właśnie Polski. O tym będą rozmawiać prezydenci. Ukraina z jednej strony to jest dla nas bardzo ważne, ale z drugiej strony my jako Polska też musimy czuć się bezpieczni, a będziemy się czuć bezpieczni wtedy, kiedy wojska i sprzęt natowski będą tutaj obecne na terytorium Polski. A finansowa pomoc Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o pomoc w Polsce uchodźcom z Ukrainy? Na to liczymy, że jakieś pieniądze popłyną z Waszyngtonu? Tak, to również jest dyskutowane. Podczas ostatniej wizyty pani wiceprezydent Kamali Harris był ten temat podnoszony. Równolegle tego samego dnia w Warszawie gościł Justin Trudeau. To też było dyskutowane z naszymi kanadyjskimi partnerami. No jednak napływ 2 milionów uchodźców, ponad 2 milionów uchodźców do Polski, to także jest wyzwanie natury nie tylko logistycznej, ale także i wyzwanie natury finansowej w naturalny sposób. Oczywistym jest, że tutaj Polacy pomagają z otwartymi sercami, chcą przyjmować swoich ukraińskich przyjaciół czy swoich ukraińskich sąsiadów, ale to wyzwanie powinno być traktowane nie tylko przez Polskę, ale i przez Unię Europejską i naszych partnerów zza oceanu. Będziemy także i o tym rozmawiać. No tak, tylko że panie ministrze, my słyszymy od tygodni o tej możliwej pomocy oczekiwanej przez Polskę, ale jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to mogą być co? Setki milionów dolarów, miliardy dolarów. Jaki tutaj poziom wsparcia jest brany pod uwagę? Nie chciałbym tutaj dywagować o konkretnych sumach. Tak naprawdę te sumy potrzeby są bardzo duże, bo pamiętajmy, że mówimy nie tylko o ludziach, którzy stracili swój dach nad głową, którzy zupełnie często z jedną walizką zostali, patrząc w tył na swoje miasto, czy to Mariupol, czy Charków, mają je zupełnie zburzone, ale musimy też pamiętać o Polakach, tych, którzy ich przyjmują. Rząd polski tutaj, czy parlament uchwalił ustawę, która będzie
wspierać finansowo, ale te finanse też mogłyby popłynąć szerszym strumieniem z Zachodu. I oczywiście jeśli chodzi o finanse, mówimy też o wsparciu polskiej infrastruktury. Pamiętajmy, że szkoły, szpitale, mieszkania na wynajem, no to wszystko musi skądś się wziąć, nie jest z gumy. Ukraińcy, którzy tutaj przyjeżdżają, są mile widziani, chętnie mogą korzystać z tej infrastruktury, ale ona potrzebuje także i finansowego zastrzyku, taka, żeby się móc rozbudowywać. I wreszcie po czwartej, tutaj już mówimy o absolutnie miliardowych sumach, to jest kwestia odbudowy zniszczonej Ukrainy. Ale to jeszcze daleka perspektywa, panie ministrze, niestety pewnie. Jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy. Ale musimy już o tym pamiętać, musimy już o tym mówić. W pierwszej kolejności należy skorzystać ze środków skonfiskowanych Federacji Rosyjskiej. Rosja jako agresor musi zapłacić za te zniszczenia. Panie ministrze, to jeżeli chodzi o skonfiskowane środki Federacji Rosyjskiej, to premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla Wprost powiedział, że Polska może przeprowadzić zamrożenie i konfiskatę majątków rosyjskich, które w naszym kraju się znajdują. W tym tygodniu taka ustawa już mogłaby być przyjęta? Panie redaktorze, w pierwszej kolejności to jednak oligarchowie i rząd rosyjski dyslokował swoje środki finansowe nie w Polsce, ale w bogatych gospodarkach. Jasne, no ale premier powiedział to, co powiedział, panie ministrze, prawda? Więc pytam o nasze podwórko. W naszej części Europy, szczególnie w Polsce, to są oczywiście drobne sumy, ale również i tym sumom trzeba się przyjrzeć. Projekt, jeśli będzie ku temu polityczna zgoda, projekt odpowiedniej ustawy trafi jak najszybciej pod obrady parlamentu. A czy, panie ministrze, ktoś sprawdził, jak to wyglądałoby z drugiej strony? No bo no pewnie odpowiedź Rosji byłaby też bardzo konkretna i dotyczyłaby majątków Polaków w Federacji Rosyjskiej, dóbr tam zgromadzonych. To wyjdziemy na plus przy takim zagraniu? Panie redaktorze, ale oczywiście należy się liczyć z asymetryczną odpowiedzią Federacji Rosyjskiej, ale no niestety to jakby cena, którą jest utrzymanie pokoju i stabilności, trudno jest wymierzalna w ogóle w złotówkach czy w dolarach. Z całą pewnością poprzez zamrożenie kapitału na zachodzie rosyjskiego kapitału odcina się niejako tlen gospodarce rosyjskiej. To jest droga do powstrzymania jej od agresywnych zamiarów. To, że strona rosyjska będzie konfiskować czy próbować zabierać majątki innym inwestorom, jest to oczywiście możliwe. Natomiast nie uważam, że to powinno nas powstrzymywać przed działaniami, dlatego że mówimy tutaj o walce o bezpieczeństwo. To jest dla nas wartość absolutnie najważniejsza. Poza tym rosyjskie aktywa na Zachodzie będą zamrażane, dlatego że Rosja prowadzi agresywną politykę. Pytanie w oparciu o co, o jaki przepis i o jakie wartości Rosja miałaby zamrażać kapitał europejski na swoim terytorium, bo przecież to nie Europa atakuje Rosję, to Rosja atakuje Ukrainę. No tyle, że tak oficjalne rosyjskie czynniki, chociażby szef rosyjskiej dyplomacji Sergiej Ławrow, no cały czas kłamie, że Rosja nie zaatakowała Ukrainy. No, takie słowa konkretnie padały. No mówił zresztą, że tak samo nie zaatakuje innych krajów jeszcze kolejnych Rosja. Panie ministrze, jeszcze chciałem zapytać... Nie ma sensu odnosić się absolutnie do słów Sergieja Ławrowa. No dlatego tylko chodziło mi o to, że nie musi to się opierać na prawdzie, jak Rosja argumentuje swoje ruchy, tak jak i sama agresja na prawdziwych argumentach się nie opiera. Panie ministrze, premier też powiedział, że w tym tygodniu, znaczy nie mówił, że w tym tygodniu, ale że zostanie formalnie zgłoszona propozycja ta misji pokojowej na Ukrainie pod koniec tego tygodnia, szczyt NATO. Czy właśnie tam zostanie formalnie zgłoszona ta propozycja i jak dokładnie ta formuła, panie ministrze, ma wyglądać? No, prezes Jarosław Kaczyński mówił, misja pokojowa, która będzie się w stanie bronić. Co to oznacza?
Panie redaktorze, to rzeczywiście będzie to zgłoszone na forum NATO na szczycie, który odbywa się w czwartek, w piątek. Będzie to dyskutowane wśród sojuszników, ale w moim wyobrażeniu równie dobrze nie musi to być i nie będzie to tylko apel adresowany do sojuszników z NATO. Ta dyskusja może być przeprowadzona także na forum Unii Europejskiej. Dzisiaj odbywa się Rada do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Kluczowy wymiar to jest wymiar humanitarny, cel humanitarny tej misji. Nikt nie chce zaangażowania bezpośrednio w wojnę, ale jeśli widzimy miasta bombardowane, jeśli widzimy ludzi uciekających, którzy też często są poddawani presji, są poddawani nawet i ostrzałom, widzieliśmy takie filmy, to świat zachodni nie może stać zupełnie z boku. Czyli rozumiem, że dzisiaj minister Rau będzie sondował też ten pomysł, dyskutował z innymi ministrami spraw zagranicznych unijnymi, tak? Cały czas rozmawiamy o tym z naszymi partnerami na Zachodzie. Minister Rau również dzisiaj będzie sondował. Na szczycie NATO będzie przedłożona taka formalna propozycja, ale pamiętajmy, że ta misja nie ma na celu działań bojowych. To być może być tylko kwestia konieczności samoobrony. Misja ma na celu zabezpieczenie przepływu wsparcia humanitarnego i przepływu uchodźców, tak żeby oni mogli spokojnie rzeczywiście uciec po prostu z tego niebezpieczeństwa. A to jak liczna to misja powinna być, panie ministrze, żeby była skuteczna? Ilu żołnierzy musiałoby brać udział w tej misji, żeby mogli faktycznie zapewnić bezpieczeństwo, no nie wiem, uchodźcom z Mariupola chociażby? To wszystko będzie zależało od wspólnej decyzji natowskiej. O tym będziemy rozmawiać na czwartkowym, piątkowym szczycie. To jeszcze krótko, panie ministrze, środki z Funduszu Odbudowy. Czy jest perspektywa odblokowania tych pieniędzy dla Polski? Jakaś konkretna, czy coś się zmieniło? Panie redaktorze, no wydaje mi się, że po pierwsze podstawa prawna ciągle jest po naszej stronie. Nie ma artykułu w traktacie europejskim, który by dawał ale możliwość... Ale coś się zmieniło, panie ministrze? Są jakieś sygnały, że to będzie odblokowane, czy nie? Panie redaktorze, no trudno jest przewidywać w tej sytuacji, jak zachowa się Unia Europejska. Dla mnie rzecz jest oczywista. To, co się zmieniło, to zmieniła się oczywiście sytuacja bezpieczeństwa i napływ ponad 2 milionów uchodźców. W tej sytuacji blokowanie Polsce ze względów jakichś politycznych sympatii, środków, które i tak się nam należą, bo wspólnie zaciągamy te pożyczki i kredyty, jest absolutnie pozbawione już nie tylko podstawy prawnej, jest pozbawione takiego racji politycznej. Wydaje mi się, że Unia Europejska absolutnie tutaj powinna w trybie natychmiastowym odblokować te środki, mając także i na uwadze te potrzeby, które Polska dzisiaj ma związane z kryzysem uchodźczym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu ministrowi życzę i państwu dziękuję bardzo za uwagę. Życzę udanego dnia. Radio Plus. Sedno Sprawy.